Bardzo serdecznie na kolejnym już kolejnym webinarium, drugiej edycji cyklu webinarium o prowadzeniu badań w sektorze kultury, które organizowane jest przez Stowarzyszenie Instytut Badań i Organizacji Kultury IBOK w Krakowie. Dzisiejsze webinarium pod tytułem Publiczność w sieci czego instytucje kultury mogą dowiedzieć się z badań etnograficznych zostanie poświęcone przedstawieniu przykładowych problemów badawczych, które mogą być rozwiązane dzięki zastosowaniu etnografii. Dodatkowo krok po kroku pokazana zostana podstawowa strategia badawcza w tym podejściu metodologicznym. Prelegentką dzisiejszego wystąpienia jest doktor Małgorzata Cwikła, którą serdecznie witam, która w roku 2014 z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani doktor pracowała w instytucjach kultury w Polsce, w Niemczech oraz w Bośni i Hercegowinie. Jest stypendystką m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku. Nim jednak oddam głos pani doktor, chciałabym pokrótce powiedzieć o paru sprawach technicznych. Nasi wolontariusze wrzucili Państwu na czat wszystkie najważniejsze informacje. Serdecznie zachęcamy oczywiście do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, w której można podzielić się swoją opinią na temat naszych spotkań. Jest również link do formularza w ramach którego można zapisać się na nasze kolejne webinaria. Mogą Państwo również uzyskać informacje na temat innych naszych projektów. No i oczywiście zachęcamy do kontaktu mailowego, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, prośby również o wystawienie certyfikatów zaświadczających o Państwo uczestnictwie w naszych wydarzeniach. Jeszcze z takich ważnych informacji, po wystąpieniu Pani doktor będzie czas na panel QA. Wtedy razem z kolegą Krzysztofem. Włączymy Państwa pytania i będziemy prosić Panią Doktor o udzielenie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości, jakie się dzisiaj pojawią. Także ja tym samym oddaję Pani Doktor głos. Bardzo dziękuję. I... Dobra. Dziękuję bardzo za to miłe przywitanie i za możliwość przeprowadzenia. Takich wprowadzających powiedzmy może zajęć warsztatów z metody, jaką jest netnografia. Ja sobie ustaliłam taki cel na dzisiejsze spotkanie, którym, który brzmi w ten sposób, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby zbierać dane mimochodem w sposób usystematyzowany, zaraz o tym powiem jak. Przykładowo, żeby po jakimś czasie stwierdzić tak naprawdę, że po prostu będąc w internecie i, po, i w sposób niezobowiązujący na początku przy wykorzystaniu bardzo niewielu środków, mogą Państwo bardzo dobrze poznać własną publiczność, rozwijać strategie na przykład marketingowe, ale też programowe i chciałabym podkreślić taką pojawiającą się nową rzecz w kontekście badań etnograficznych, czyli kokreacje, gdzie można korzystać z Efektu synergii pomiędzy państwem a państwa publicznością, właśnie poprzez kreowanie pewnych sytuacji w sieci, przede wszystkim też włączanie odbiorców w procesy decyzyjne. Dobra, ale teraz już pozwolę sobie rozpocząć, jeśli mi się uda. Więc plan spotkania jest taki, że przedstawię kulisy metody przedstawię cechy charakterystyczne netnografii e, oraz możliwe obszary zastosowania i te e, kroki, które Pani Bogna o których Pani Bogna wspomniała, będą towarzyszyć temu omówieniu e, przez cały czas. Natomiast chciałabym, żeby Państwo też e, znali trochę kontekst tego, z czego, e, jakie ma źródła netnografia, z czego się wywodzi i e, jak można faktycznie zaprosić widzów do tego, żeby nie tylko w sposób bierny, Zbierać informacje o ich zachowaniach w sieci, ale także w sposób aktywizujący zachęcać do tego, żeby byli oni częścią tego, co Państwo robią w swojej instytucji. Czyli tak naprawdę dotyczy to zarówno budowania publiczności, jak i marketingu, ale także może być wstępem do tego, żeby rozwijać nasze kadry. Jeśli chodzi o taki bardzo podstawowy wstęp, to Netnografia jest zakorzeniona w podejściu etnograficznym, czyli w takim badaniu określonych społeczności bądź kultur przy wykorzystaniu narzędzi o zazwyczaj proweniencji antropologicznej. Tutaj te, też pojawiają się czasem takie określenie jak etnografia wirtualna albo etnografia online, które przez długi czas funkcjonowały jako synonim netnografii. Obecnie teraz w literaturze się od tego odchodzi i raczej netnografia jest postrzegana jako taka metoda od A do Z, która oferuje podstawy epistemologiczne i poznawcze znacznie bardziej niż coś, co nazwalibyśmy etnografią wirtualną, co takich fundamentów nie ma. Źródła netnografii są w badaniach marketingowych, co też może być wykorzystane w instytucjach kultury, na przykład na potrzeby planowania. Działań o charakterze promocyjnym, takich, które trafiają faktycznie do odbiorcy, czyli nie są takim pustym generowaniem postów, bo, bo trzeba na przykład w jakiś sposób zagospodarować media społecznościowe, tylko znacznie bardziej są odpowiedzią na potrzeby, a nawet też udzieleniem głosu innym. Oprócz tego, dzięki temu, że poznają Państwo swoją społeczność online, ale też nie tylko swoją społeczność, bo można grupę zdefiniować nieco inaczej. Zaraz też do tego nawiążę, to mogą państwo um, zrozumieć motywację, czemu ta grupa w ogóle interesuje się danym tematem, poznać też dynamikę tego zainteresowania, gdzie być może okaże się, że to jest tylko krótkotrwała fascynacja jakimś zjawiskiem, co też może sprawić, że nie będą państwo inwestować środków w coś co nagle się okazało popularne i wszyscy coś wykonują a równocześnie nie trafia to do, do odbiorców co może być też takim e, e, zilustrowany na przykładzie tego co się działo w czasie pandemii w wielu przypadkach kiedy e, nastąpił przesyt tą obecnością kultury w internecie i jakby obserwowanie tego, co robią instytucje w tym czasie i tego, czego oczekują widzowie w tym czasie na przestrzeni czasu mogłoby doprowadzić na przykład do takich modeli jak wyjście właśnie z przestrzeni internetu rozumianego jako siedzenie przez komputerem i na przykład próbę budowania programu poprzez podcasty czy jakieś słuchowiska nawet na żywo, ale realizowane powiedzmy w terenie. Ale to mówię, że tak jak mówię, różne tutaj modele można Odkryć. No i oczywiście fakt, że zajmujemy się dzisiaj i w ogóle ostatnio coraz intensywniej badaniami netnograficznymi stanowi reakcję na to, co się dzieje w społeczeństwie i na postępującą cyfryzację czyli fakt, że coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Żeby to jeszcze tylko na początku ugruntować w rozwoju tej metody. Wszystko zaczęło się już ponad dwie dekady temu, kiedy badacz marketingu zaczął interesować się bardziej społecznością fanowską wokół Star Treka, gdzie tak naprawdę ta grupa wokół Star Treka, która aktywizowała się w internecie i nawiązała się w internecie na podstawie wspólnych zainteresowań, tak naprawdę zdradziła bardzo wiele nie tylko na temat tego co ją motywuje do tego, żeby w ogóle interesować się danym zjawiskiem kulturowym, ale przede wszystkim, żeby pokazać swoje motywacje do tego, żeby partycypować w danym wydarzeniu albo interesować się tym, co się dzieje wokół całej grupy kultury związanej ze Star Trekiem i tym samym dawać istotne informacje na temat możliwości rozwijania dalszych strategii. Rozwoju, już w takim sposób pragmatyczny, postrzegane jako pewnego rodzaju wstęp do budowania nowych usług albo tworzenia nowych dóbr, czyli tak naprawdę sprzedaży. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że w przypadku instytucji kultury jest tym nieco inaczej, że nie, nie ma tutaj nastawienia na aktywność for-profit, ale równocześnie jakby kreowanie zainteresowania może mimo wszystko tworzyć jakiś dochód ze sprzedaży biletów czy może się na przykład okazać, że produkty, które państwo wypuszczają, powiedzmy, wpuszczają w obieg w celach marketingowych, nie spotykają się z zainteresowaniem publiczności. Wręcz przeciwnie, mogą prowadzić do zaburzenia dobrego wizerunku danej instytucji, bo odbiorcy czegoś takiego teraz nie oczekują, mają zupełnie inne potrzeby i artykulacja tych potrzeb ma miejsce w internecie. Dobra. Co było istotne w przypadku tego pierwszego projektu i powiela się w wielu innych projektach etnograficznych, to na przykład przyznanie się do, do, do tego, co determinuje nasze zachowania, do tego, że grupa, którą zdefiniujemy i w której funkcjonujemy, tak naprawdę tworzy bezpieczne warunki do tego, żeby mówić o naszych potrzebach. Czyli jeżeli mają Państwo takie potrzeby, żeby poznać powiedzmy opinię konkretnej grupy widzów, mogą to być powiedzmy rodzice małych dzieci, dla których chcieliby Państwo rozwinąć jakąś ofertę, to oni też są w jakimś tam stopniu obecnie w internecie i można taką grupę zdefiniować, zbudować zaufanie do niej i do siebie i, 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 i tworzyć dalsze działania programowe, podejmować decyzje. Dobra. Tutaj też to jest istotne, to to, że obszar zabawy, rozumiany jako um, punkt wyjścia związany ze Star Trekiem, stał się przestrzenią manifestowania różnych potrzeb. I myślę, że tutaj też w kontekście instytucji kultury można potraktować różnego rodzaju dyskusje, także o charakterze światopoglądowym, niekoniecznie związanym ze zjawiskiem estetycznym, kulturowym, artystycznym, jako wstęp do budowania instytucji kultury, jako pewnego rodzaju hubu, Adresującego tematy wykraczające poza kulturę, na przykład dotyczące kwestii społecznych, ale też związanych z dobrym samopoczuciem czy kreowaniem wspólnoty, albo też rozwijaniem jakiejś kompetencji, czyli takim działaniem edukacyjnym. Żeby jednak wiedzieć, jakie to mają być działania, no to warto wysłuchać docelowych odbiorców. I to, żeby zilustrować właśnie tak krok po kroku, skoro mieliśmy tutaj w tych pierwszych, pionierskich. Badaniach, fanów konkretnej e, serii czy, czy jakiegoś zjawiska kulturowego, to poznaliśmy tak naprawdę przedstawicieli konkretnej grupy, czyli którzy mają, e, która ma konkretne zainteresowania. W internecie mogą Państwo e, iść kilkoma tropami i na przykład, e, chociażby na Facebooku. Mieć swoją grupę odbiorców naszych mediów społecznościowych. Powiedzmy, że jest to teatr X, ale równocześnie jest też, są też teatry Y, Z i tak dalej, które też mają grupy skupione wokół konkretnych y, zainteresowań, które też mogą stanowić społeczność, którą Państwo badają. Czyli mamy już pierwszy krok, mamy pewną grupę, która jest skupiona w naszych mediach społecznościowych. Tę grupę poszerzamy o media społecznościowe. Innych instytucji o podobnym charakterze, i jeszcze możemy dalej pójść, po prostu skupić się na różnego rodzaju fanach, w tym przypadku teatru, jako formy ekspresji i wyjść poza ten obiekt instytucjonalny, który znamy na przykład w naszym mieście, w kraju, w województwie i tak dalej, tylko w ogóle poznawać bardziej ogólne potrzeby widzów i tym samym jakby od takiego globalnego spojrzenia sprawdzać, jakie wyłaniają się wzory i jakie my możemy z tego informacje uzyskać. Czyli mamy konkretną grupę, którą sobie zdefiniowaliśmy. To jest bardzo istotne w netnografii, żeby dokładnie wiedzieć, kogo tak naprawdę my w tym internecie chcemy spotkać. I tutaj też z punktu widzenia... E Budowania publiczności. Istotne jest to, żeby mieć świadomość tego, czy grupa odbiorców, którą spotykamy w internecie, na przykład w mediach społecznościowych, to są te same osoby, które przychodzą do naszych instytucji. Czyli tak naprawdę jest to nie tyle społeczeństwo sieci, które spotkało się w internecie po to, żeby dyskutować o Spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego, tylko to jest nasze to jest społeczeństwo w sieci, czyli przeniesione do innej rzeczywistości. I tutaj wracając do tych możliwych definicji. Społeczności, które badamy, jeśli skupiamy się na odbiorcach naszych mediów społecznościowych, to raczej tak naprawdę mamy do czynienia ze społeczeństwem w sieci, czyli osobami, które znają naszą instytucję i po prostu poszerzają swoje pole działania, głównie pewnie w celach informacyjnych oraz wymiany poglądów o internet. Natomiast jeśli śledzimy na przykład profile związane ogólnie ze sztuką teatru, czy z jakimś twórcą, czy powiedzmy, nie wiem, z muzeami, w odniesieniu do kwestii ekologicznych, no to to jest raczej społeczeństwo sieci, które spotkało się w przestrzeni wirtualnej na potrzeby wymiany poglądów na konkretny temat. I to myślę, że jest istotne, bo zobaczą Państwo w zależności od własnych potrzeb, czy chcemy poznawać jakieś ogólne zjawiska, które dokonują się niekoniecznie wokół naszej grupy wiernych odbiorców bądź potencjalnych odbiorców, czy próbujemy wykorzystać badania etnograficzne, żeby. Być może łatwiej dotrzeć do osób, które i tak do naszej instytucji trafiają, a może chcemy dotrzeć do nowych osób i te grupy trzeba połączyć. Czyli już mamy nakreśloną konkretną grupę i chcemy sprawdzić jej motywację do korzystania z naszej oferty, w jaki sposób działa, w jaki sposób komunikuje się w internecie, o czym rozmawia, o czym próbuje inicjować też dyskusję i na co reaguje. Jeśli chcemy z taką grupą wejść w kontakt badawczy, to powinniśmy zdobyć jej zaufanie i zdefiniować też fakt, że prowadzimy badania, co związane jest z dużą trudnością etyczną w kontekście badań etnograficznych, bo dana grupa, czyli powiedzmy państwa, odbiorcy, mediów w mediach społecznościowych, powinni wiedzieć, że są w jakiś sposób obserwowani albo ich reakcje są analizowane. A jeżeli korzystają Państwo na przykład z informacji, z grup zainteresowań, powiedzmy, szeroko muzea dla klimatu, to powinni Państwo też pozyskać gody, zgodę na prowadzenie badań w, od administratora, przynajmniej od administratora tej grupy. Więc mamy tutaj już kilka fenomenów związanych typowo z etnografią, czyli konkretne grupy mniej lub bardziej związane bezpośrednio z naszą instytucją. Być może nie z naszą instytucją, może z inno podobnym profilu albo ogólnie z tematem czy z obszarem działalności kulturalnej. Mamy tej grupy obraz, który maluje nam się stopniowo wraz z postępowaniem działalności badawczej, przez co możemy definiować na przykład potrzeby takiej grupy. Mamy też kwestię etyczną, czyli w jakim stopniu jesteśmy w ogóle uprawomocnieni do tego, żeby te informacje zbierać, w jaki sposób je analizować. I ostatecznie, jak już w, dany, w danym modelu prowadzenia badań fotograficznych. Zbierzemy dane, mamy też znajomość potrzeb i tym samym możliwość reagowania. Ja to wszystko jeszcze pod koniec zilustruję na konkretnym przykładzie konkretnego tematu, żeby to nie było takie powiedzmy nieco abstrakcyjne, ale próbuję Państwu teraz też nakreślić taką mapę działań etnograficznych, ponieważ symbol mapy myślę, że dobrze tutaj ilustruje tego typu. Ambicje badawcze, ponieważ internet też jest pewnego rodzaju terytorium, które chcemy poznać jako pewnego rodzaju przestrzeń i uczestników sytuacji, które się w tej przestrzeni dokonują. Czemu to jest ważne? I tutaj może mieliby Państwo ochotę napisać na czacie, na przykład, jak dużo czasu Państwa zdaniem średnio użytkownicy spędzają online? Chodzi o perspektywę jednego dnia wyrażoną w minutach. Czyli uśredniając nasze, naszą obecność, czy ogólnie obecność i działalność w internecie. Jak się Państwu wydaje, ile minut dziennie e, użytkownicy Internetu, czy ogólnie przedstawiciele społeczeństwa e, spędzają w sieci. 400 minut, 500, świetnie. Mogę Państwu powiedzieć, że będziemy gdzieś pomiędzy. 360, 300. E, Prawie. Znaczy, co Państwo bardzo blisko, uśredniając to, co Państwo powiedzieli, myślę, że bylibyśmy koło tej wartości, o którą mi chodziło, jest to około 413 minut. Oczywiście jest to wartość taka bardzo uśredniona, no bo wiadomo, że są różne grupy wiekowe, różne jakby modele odbioru też są też na przykład osoby, które są w internecie poprzez swój zegarek, prawda, ze smartwatchem i tak naprawdę też Poprzez różnego rodzaju technologie ubieralne można gromadzić też informacje na potrzeby badań etnograficznych, czyli jakby podkreślając też atrakcyjność tej metody, jest ona bardzo prosta do implementacji, bo wystarczy Państwu jakieś narzędzie z dostępem do internetu, żeby zbierać dane i monitorować to, co się dzieje. Ale to też myślę, że najlepiej zilustrować na przykładzie. Póki co bardzo Państwu dziękuję za wyrażenie opinii. I tutaj od razu na, pytanie, które do tego następu nawiązuje. Jak się Państwu wydaje, ile jest metod, które um, pozwalają na badanie społeczności, w tym potencjalnych bądź obecnych odbiorców kultury, właśnie w tym środowisku wirtualnym? Czyli skoro wiemy, że już to 413 minut plus minus e, odbiorca nasz bądź e, potencjalnie nasz spędza w internecie i mamy tę możliwość, Wykorzystania internetu jako przestrzeni do badań, to powinniśmy, tak naprawdę, biorąc pod uwagę na popularność internetu, mieć dużo możliwości prowadzenia takich badań, a okazuje się, że nie, że tak naprawdę tylko ta netnografia daje nam takie solidne fundamenty netnograficzne do tego, żeby od A do Z przeprowadzić badanie i poznać odbiorców w sieci. Przy czym równocześnie jest to wciąż bardzo metoda elastyczna, organiczna, którą możemy dopasowywać do naszych potrzeb, zwłaszcza, że tak naprawdę, wiedząc, czego chcemy się dowiedzieć jako instytucja kultury, kultury, wcale nie musimy pisać książek naukowych na ten temat, czyli możemy brać sobie inspirację z tej metody i, tak jak powiedziałam na początku, mimochodem zbierać dane na konkretny temat przy wykorzystaniu działalności danej grupy i być może po jakimś czasie zaobserwujemy pewne wzory i okaże się, że temat, który śledziliśmy, się, śledziliśmy dosłownie przez kilka minut, trzy razy w tygodniu, daje nam wgląd w coś, co może się przerodzić w strategię organizacyjną w jakimś tam wybranym zakresie. Czyli jest to tak naprawdę bardzo oczywiste zachowanie, że interesujemy się tym, co proponuje nam internet jako obszar zbierania danych. Jakie są cechy charakterystyczne działań. Badawczych w internecie. Przede wszystkim możemy poznać motywację, to już o tym wspomniałam, e, użytkowników danej, e, danej grupy, danego forum e, czy danego profilu, plus sprawdzić, jakie wartości są istotne dla danej grupy. I tutaj też e, e, później będę mieć dla Państwa screenshoty z dwóch wybranych grup, gdzie te wartości dochodzą do głosu, ale to jest bardzo istotne, żeby też podkreślić z tego e, e, powodu, że e, Internet jako miejsce badań etnograficznych bardzo mocno odnosi się do właśnie tych źródeł etnograficznych, czyli antropologicznych, co sprawia, że formułowanie się w grupie inter, w internecie opiera się w, w, właśnie na wartościach, i na wspólnych symbolach, na wspólnych, wspólnym podejściu do, do danego tematu. Może to być oczywiście z uwzględnieniem różnic. Jakichś opinii czy gustów estetycznych, ale też internet jest zjawiskiem, jest miejscem, gdzie dochodzi do takiego ciekawego zjawiska, które się nazywa manifestowanie cnoty, co też oczywiście bazuje na wartościach. I takim manifestowaniem cnoty mogą Państwo na przykład nazwać to, co się dzieje na Facebooku, jak na przykład jest jakieś wydarzenie uznane. W sposób naturalny, z różnych powodów, za tragiczne, dramatyczne, to często internauci wykorzystują na przykład takie specjalne ikony, czy takie nakładki na własne zdjęcie w internecie, które manifestują przynależność do jakiejś tam opinii, prawda? Czyli na przykład do, do tego, że identyfikujemy się z ofiarami jakiegoś, jakiejś katastrofy naturalnej i próbujemy w ten sposób wyrazić wsparcie, albo jak się pojawia jakiś temat, nawet adresowany na przykład przez jakiegoś influencera albo osobę popularną czy istotną dla tworzenia światopoglądów, to wtedy też dochodzi do czegoś takiego jak manifestowanie cnoty, bo jest to na przykład możliwe w warunkach internetowych znacznie bardziej niż w warunkach nieinternetowych. W środowisku. Instytucji kultury, moja obserwacja jest taka, że w internecie bardzo rzadko dochodzi do zjawiska hejtu, które mogą być odpowiedzią na manifestowanie cnoty. Raczej łączą nas takie, czy odbiorców kultury, takie bardziej e, pobudki e, wzniosłe i e, nie, nie zmierzające do tego, żeby kogoś obrażać albo wyrażać jakieś swoje oburzenie. Ale nie jest to oczywiście regułą, bo też mogą Państwo na przykład e, mieć doświadczenie związane z tym, że e, jak jest na przykład organizowana jakaś kontrowersyjna wystawa, no to ten internet też staje się miejscem nie tyle właśnie manifestowania cnoty, co manifestowania oburzenia, hejtu, braku zrozumienia często. I pytanie, w jakim stopniu też sobie radzi z takimi danymi, które Państwo widzą, z takimi zachowaniami, które dotykają nas w internecie. Często są adresowane osobiście pod, pod adresem jakiejś konkretnej osoby. I też nierzadko dochodzi do tego, że osoby oburzone podpisuje się własnym imieniem i nazwiskiem, co w przypadku na przykład chociażby chęci przeprowadzenia takie, zrobienia takiego audytu własnych mediów społecznościowych przy wykorzystaniu podejścia etnograficznego pod kątem niezadowolenia stawia nas przed dylematem etycznym, czy jeżeli ktoś w jawny sposób manifestuje swoje oburzenie i robi to w sposób obraźliwy albo niezgodny z jakąś etyką, Prowadzenia dyskusji, czy w internecie, czy nie, to czy możemy coś takiego wykorzystać i na przykład w naszym raporcie, powiedzmy, na potrzeby budowania strategii, posługiwać się takimi informacjami? I niestety często odpowiedź jest, że nie, więc internet i netnografia, chociaż swojej łatwości i tego, że można prowadzić badania nawet przez smartwatch, nie oznacza, że możemy czerpać ze wszystkiego, co w internecie jest. Te kwestie etyczne jeszcze silniej zaakcentuję, po tym jak jeszcze będę promować cały czas etnografię, jako doskonałe narzędzie dla instytucji kultury, by poznawać publiczność. Jeśli prowadzą Państwo badania w internecie, no to mogą to Państwo robić w każdym, w każdym miejscu, w każdym. Niezależnie od czasu i, i nie muszą Państwo jechać do danego miejsca i prowadzić w, sposób fizyczny, w formie fizycznej obecności obserwacji w terenie. W ten sposób mogą też Państwo się zdystansować wobec badanego zjawiska, będąc stala od domu, z dala na przykład od miejsca pracy. W netnografii to ten dystans można zatracić, co też generuje problem z osiągnięciem tak zwanej refleksyjności w badaniach, gdzie może się okazać, że to właśnie to zbieranie danych, mimochodem, jak powiedziałam, odbywa się w sposób tak Oczywisty i tak niezobowiązujący, że nie mają Państwo ani dystansu, ani tak naprawdę takiej badawczej, badawczego wglądu, który czasem jest potrzebny. Co jednak nie, znacza, że, nie oznacza, że nasze badania muszą być bardziej ubogie niż typowe badania etnograficzne. W badaniach etnograficznych można zastosować taki bardziej performatywny charakter interakcji, gdzie na przykład badacz. Pozyskując zaufanie danej grupy, wchodzi w działania, które mają charakter często symboliczny, nawet rytualny. W internecie ta rytualność raczej nie do końca jeszcze jest zjawiskiem szczególnie obecnym, natomiast na pewno. Można interakcje w sposób zapośredniczony też budować i rozwijać, i właśnie zapraszać do kokreacji, inicjować pewne wypowiedzi i w ten sposób sprawiać, że to, co robimy w internecie, nie dotyczy wyłącznie zbierania danych, bo ktoś coś napisał w poście z dnia X, ale mogą Państwo um, um, też zachęcać do udziału w danych dyskusjach, do da proponować tematy, szukać kontaktu. I te dane generować właśnie w sposób taki wywołany. Co też jest pewnym utrudnieniem w netnografii, to to, że skoro jest to tak dostępne i nie musimy na przykład mieć kosztów na, na to, żeby gdzieś dojechać albo żeby um, w danym miejscu funkcjonować wyłącznie w. W roli badawczej, no to może się okazać, że nie będą Państwo wiedzieli, kiedy przestać. I tutaj wydaje mi się, że dobrym założeniem jest to, że nawet zbierając dane na temat, który nie jest do końca sprecyzowany na początku, bo chcą Państwo coś zaobserwować, co się wyłoni, dobrze mimo wszystko mieć takie założenie, że od przyszłego tygodnia, na przykład, zaczynamy do końca tego roku kalendarzowego zbierać dane w poniedziałek, w środę i w piątek o konkretnej godzinie. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, prawda? Ale mimo wszystko mamy zdefiniowany koniec, bo jest to koniec roku i może się okazać, że ta netnografia, taka niewielka, którą przeprowadziliśmy, która bardziej miała na celu e, zaobserwowanie pewnych tendencji i wzorów, doprowadziła nas do tego, że definiujemy nasz problem badawczy w inny sposób, bardziej konkretny, który nawet nie musi potem być dalej rozwijany w netnografii, tylko e, e, na przykład pogłębiony w wywiadach albo w ankietach, bo po prostu ta obserwacja w internecie naprowadziła nas pewne, na pewne tropy, które potem rozwijamy inaczej. Dobra. Co jest jeszcze istotne, to, to zanim zaczniemy konkretne przykłady e, omawiać, to te wątpliwości etyczne. I tutaj e, niestety, tak jak powiedziałam wcześniej, jest tak, że to, że możemy sobie w internecie tak naprawdę znaleźć wszystko, nie oznacza, że możemy te dane zbierać, i e, takie e, bardzo profesjonalne projekty netograficzne finansowane powiedzmy ze źródeł zewnętrznych, gdzie wiadomo, że będą wygenerowane publikacje naukowe na przykład. E, no, wymaga zgody komisji etycznej. E, myślę, że e, na taką niewielką skalę no, nie jest to możliwe, żeby mieli Państwo zgodę każdego użytkownika własnych mediów społecznościowych na to, żeby brać udział w badaniach. Natomiast, żeby się zabezpieczyć też trochę, dobrze w którymś momencie poinformować tę grupę internautów, że będą Państwo wyłącznie w sposób anonimowy zbierać na przykład zrzuty ekranu dotyczące. Jakichś tam poruszanych wątków, i że w ten sposób chcą Państwo dopasować własną ofertę do potrzeb widzów, że nie będzie to publikowane dalej, ma raczej taki charakter wewnętrzny. Ale myślę, że jest to cały czas obszar na tyle trudny i niezdefiniowany, żeby mieć jakby. Większą swobodę też i większą e, pewność prowadzenia tego typu e, badań e, czy działań. Warto w jakiś sposób e, zakomunikować, że, że e, taka działalność się odbywa. I jeżeli miałaby to być działalność bardziej rozbudowana. Bardziej profesjonalna, no to na przykład związana też z wejściem w interakcję z konkretnymi użytkownikami, na przykład najbardziej aktywnymi, to wówczas oczywiście trzeba taką zgodę w sposób pisemny pozyskać. A jeżeli jest to na przykład grupa zainteresowań, która ma 100 tysięcy odbiorców, bo te niektóre zjawiska kultury być może nie tak zwanej wysokiej, wiążą się z dużym zainteresowaniem i takie grupy również istnieją. To wówczas proponuję zapytać admina danej grupy o zgodę, czy mogą państwo po prostu też w sposób anonimowy śledzić rozwój dyskusji i pewne wątki. I tu jest istotne też zrozumienie prywatności w internecie. No i niestety cały czas jest tak, że bardzo wiele osób nawet na profilach publicznych posługuje się własnym imieniem i nazwiskiem. Jeżeli chcą Państwo na przykład zrobić screenshot e, e, takiej wypowiedzi i potem ją analizować, zapisać u siebie na dysku, e, to myślę, że, e, e, że lepiej zawsze nazwisko zamazać i imię. Tutaj widzę, że pojawiło się e, e, pytanie o bańkę filtrującą, rozumiem, które profilują konto podobiorców. E, oczywiście to jest. I e, jeśli by chcieli Państwo na przykład najpierw zmapować sobie. Teren internetu, gdzie w ogóle pojawiają się głosy związane z działalnością kulturalną w konkretnym obszarze. To są też różne wyszukiwarki, które nie zachowują danych na temat naszych poszukiwań. Wiadomo, że Google jest takim pierwszym wyborem, gdzie dane są zachowywane, nasze wyszukiwania i algorytmy tworzą nasz profil użytkownika. Internetu i poszukiwacza danej informacji, ale są też na przykład takie wyszukiwarki jak DuckDuckGo, które reklamują się wręcz w ten sposób, że nie pozyskują, nie zapisują danych na temat naszych wyszukiwań, i wtedy mamy większą szansę na to, żeby trafić na stronę, która w jakiś sposób jest przypadkowa, prawda? Które, która nie jest związana bezpośrednio z naszą wcześniejszą działalnością w internecie. Przy czym, gdyby Państwo chcieli porównać, e, na przykład, wyniki z takich wyszukiwarek, to i tak może się okazać, że Google jest najbardziej e, rozbudowaną wyszukiwarką i oferuje nam najbardziej e, różnorodne informacje, najbogatsze, najbardziej aktualne. Jeśli chodzi o same media społecznościowe, to tutaj też oczywiście Facebook nas profiluje znacznie bardziej i algorytm Facebooka zmienia się tak szybko, że już no nie da się tak naprawdę go zrozumieć i do, dopasować do, do jego wymagań, bo to też co kilka tygodni ulega zmianie, jakie zachowania w internecie są promowane. Myślę, że tutaj warto ewentualnie mieć na przykład profil instytucji. Od, odrębny od naszego prywatnego, czyli łącznie z całym jakby systemem logowania i tak dalej, żeby żadne te informacje na siebie wzajemnie nie wpływały yy, i, i sprawdzać też kryteria wyszukiwania, czyli albo najbardziej popularne wypowiedzi, albo naj, yy, najbardziej aktualne, ewentualnie najszerzej naj, naj, naj komentowane, udostępniane i tak dalej. Yy, natomiast jakby no, nie do końca jest tak, że w obszarze kultury Mamy, zjawisko ze Mamy do czynienia ze zjawiskiem big data, czyli tych danych mimo wszystko nie ma aż tak szalenie dużo, żeby te algorytmy e, były w stanie zbyt dużo wyciąć i za bardzo nas przefiltrować, że tak powiem. Jak, jako instytucje, oczywiście. Jako użytkownicy prywatni, wiadomo, że tutaj e, pozostawiamy znacznie więcej śladów i mogą Państwo też e, na przykład, próbując zrozumieć działania użytkowników kultury w sieci. Zastanowić się nad tym, co Państwo zrobili w ciągu ostatniego tygodnia też w mediach społecznościowych, na przykład. W jaki sposób reagowali Państwo na posty, czy w ogóle reagowali Państwo na posty, czy jeżeli są Państwo y, fanami jakiegoś twórcy. To czy regularnie e, sprawdzają Państwo e, informacje na temat jego nowych działań? Ewentualnie może dostają Państwo z jakąś e, konkretną regularnością też informacje od niego? Czyli można też, zanim zaczniemy profilować naszych odbiorców, zrobić taki, w, taką wstępną autorefleksję, zastanowić się nad tym, co my robimy, co lubimy, co udostępniamy, e, co nas interesuje, czy w ogóle mamy taką e, potrzebę do tego, żeby dyskutować, na przykład, a może celowo tego nie robimy. E, czy też na przykład korzystamy z jakichś elementów wizualnych i tym operujemy w sieci? Jeśli tak, to dlaczego? Czy na przykład mamy jakieś swoje awatary, albo może szczególnie chętnie korzystamy z jakichś ikonek wyrażających emocje? Jeśli tak, to dlaczego? I warto też rozgryźć się w ten sposób i sprawdzić, wziąć, zajrzeć do naszego telefonu, i spojrzeć, co robiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, ostatniego tygodnia w mediach społecznościowych, jakie były narzędzia wyrazu, i być może w ten sposób też przygotować się do tego, żeby zrozumieć innych. Dobra, ale idąc, mam nadzieję, że to była odpowiedź, która wyczerpała tę wątpliwość. Jeśli nie, to możliwe, że możemy do tego później jeszcze wrócić, oczywiście. Jakie są możliwe obszary zastosowania? Więc tak, co robi, co robi publiczność w sieci? Możemy też sprawdzić, właśnie, do, zadać to pytanie dodatkowo do tego, co ja jako przedstawiciel publiczności też robię w sieci. Um, uogólniając, na pewno szukają informacji o wydarzeniach, nowościach, jakichś terminach wydarzeń, żeby coś zaplanować. Czyli też ta funkcja um, informacyjna tutaj jest bardzo istotna. Czasem też um, czytają recenzje, um, co myślę, że coraz bardziej zanika. I też recenzenców profesjonalnych zaczynają e, wypierać często blogerzy albo właśnie osoby, które wypowiadają się e, w mediach społecznościowych na temat jakiejś konkretnej twórczości. E, na, na pewno też użytkownicy wyrażają opinie, czyli mogą brać udział w dyskusjach. E, też emocje wyrażać. To też było zauważalne w czasie pandemii, że na przykład na bieżąco jak był streaming jakiegoś spektaklu czy wydarzenia, to równocześnie były dyskusje osób oglądających to wydarzenie na, na czacie. Co nie wiem do końca, czy było słusznym rozwiązaniem, żeby rozpraszać, czy da, dawać możliwość multitaskingu i rozpraszać świadomo, świadomie uwagę. Po to, żeby pozostawać w kontakcie, ale takie rzeczy też się oczywiście e, dzieją. Często też e, użytkownicy nieprofesjonalni piszą własne recenzje, które są publiczne e, na przykład w mediach społecznościowych, czyli w jakiś tam sposób właśnie stają się takimi blogerami, jeśli robią to regularnie i z zacięciem. E, dużo osób bierze udział w wydarzeniach online, czyli też mogą Państwo mieć ofertę adresowaną do osób, powiedzmy, w danym. Miejscu fizycznym, ale też ofertę adresowaną do osób korzystających z kultury w internecie, co nie zanikło po pandemii. Co prawda, zmniejszyło się w sposób radykalny, ale pewne rozwiązania nadal są. Myślę, że dotyczy to przede wszystkim możliwości zwiedzania na przykład odległych wystaw czy odległych muzeów i ma to raczej takie działania promocyjne na celu, żeby zachęcić do tego, żeby jednak dany obiekt wyjątkowy zobaczyć na żywo. Ale też niektóre koncerty, spektakle, pokazy, festiwale, dyskusje odbywają się online. I tutaj też warto, na przykład, jeśli Państwo coś takiego organizują, zapisywać sobie czaty, żeby mieć zapis reakcji i potem ewentualnie też z tego skorzystać. I są też odbiorcy, którzy szukają bezpośredniego kontaktu z danym artystą, instytucją i to też dobrze pokazała pandemia, że ta bliskość istnieje, prawda? Czyli nawet jeżeli jest jakiś bardzo znany twórca, artysta, który jest niedostępny dla odbiorców po premierze, na przykład, no to tutaj w internecie łatwiej jest zaproponować naszym odbiorcom to, żeby mogli się spotkać z danym artystą. Być może też to jest coś, co odbiorcy zgłaszają, czyli jeżeli zdefiniują Państwo swoją grupę. Nawet bez jakby konkretnego problemu badawczego, to mogą Państwo taką informację uzyskać i, i reagować odpowiednio. Czyli w obszarach zastosowania, które możemy wskazać w kontekście badań publiczności w internecie na potrzeby instytucji kultury, na pewno byłoby to rozwojanie publiczności, czyli audience development poprzez Posługiwanie się takim fenomenem potrzeby przynależności, bycia w grupie i wspólnego jakby kontynuowania rozwoju pewnych potrzeb estetycznych. Może być też związane, przedłużone wręcz przez pojęcie tożsamości, czyli poprzez identyfikowanie potrzeb związanych na przykład z konkretnym tematem. No to yy, definiujemy też pewne cechy grupy, które mają charakter takiego spajającego daną kulturę internetową kleju. Yy, mogą to być też potrzeby związane z edukacją, czyli mogą Państwo na przykład wykorzystać internet po to, żeby tworzyć programy związane z tworzeniem wiedzy, także na potrzeby tworzenia wiedzy dla kadr, czyli netnografia, na przykład dotycząca. Potrzeb zgłaszanych przez odbiorców, jeśli chodzi o działania marketingowe. Nawet taka prosta informacja, gdzie można uzyskać informacje o godzinach otwarcia czy, czy możliwościach zakupu. Biletów jest w jakimś tam stopniu istotna i może być na przykład informacją zwrotną dla budowania relacji między kadrami a odbiorcami kultury, gdzie okazuje się, że nawet tak naprawdę nie jest jasne, w jakich momentach i w jakich sytuacjach można się spotkać, a w ten sposób jakiś wstęp do takich dalszych działań jest. No i co jest według mnie najbardziej istotne, to pewnego rodzaju pobudzanie kreatywności wśród. Widzów wśród publiki, po to, żeby współtworzyć program, i myślę też podejrzewam, może trochę. insynuacja to jest, ale warto by to było zweryfikować i po prostu sprawdzić, że odbiorcy kultury chcą być dostrzeżeni, i chcą, w jakiś sposób coś współtworzyć. Czyli zgłaszać na przykład chęć, żeby nawet takie proste ankiety tworzone w sieci dotyczące tego. Kogo z listy, na przykład jakichś muzyków chcieliby koniecznie usłyszeć na żywo w naszej instytucji w nadchodzącym roku i pojawiają się tutaj jakieś wzory, jakieś trendy, to to wywołali Państwo te dane, prawda? Czyli nie jest to jakby coś, co się pojawiło w kontekście interakcji w obrębie danej grupy, ale dochodzi tutaj właśnie ten czynnik kokreacyjny do głosu i mogą Państwo taką informację też wywołać i w ten sposób na przykład potem zbudować. Całą akcję marketingową wokół tego, że to widzowie są kuratorami danego programu muzycznego, na przykład. I myślę, że w kontekście budowania relacji, no to ktoś, kto na przykład też w jakiś sposób skomentował taką inicjatywę i powiedział, że tak, właśnie tak, zróbcie to koniecznie, poczuje się doceniony i ta relacja, będzie więź będzie silniejsza. Oczywiście, nie wiadomo, wiadomo, że nie zawsze można taką. Zaproponować zaproszenie jakiegoś artysty, którego publiczność by chciała, ale warto być w dialogu i też w sposób transparentny ewentualnie powiedzieć, czemu kogoś nie da się zaprosić. Prawda? Czyli tutaj cały czas budujemy relacje. I tak możliwość kokreacji jest też istotnym wstępem do tego, żeby koimplementować pewne działania. I, e, I może być na przykład taki rezultat obserwacji w internecie, że są jacyś bardzo aktywni użytkownicy, nie mogą Państwo tym użytkownikom na przykład e, zaproponować prowadzenie kilku postów, czy jakiegoś profilu przez jeden dzień, albo jakiejś grupie, albo na przykład jakiejś, nie wiem, e, e, konkretnej organizacji innej, która też szuka kontaktu poprzez internet. I w ten sposób nie mamy do czynienia wyłącznie z kokreacją, ale również z koimplementacją. Wiem, że te słowa dwa są w języku polskim wciąż dosyć koślawe. Sama nie jestem usatysfakcjonowana z ich potencjałem stylistycznym, ale równocześnie jakby trafiają w sedno pomysłu tego, żeby prowadzić do takiego uprawomocnienia poprzez właśnie wysłuchiwanie potrzeb użytkowników zgłaszanych w internecie i zaproponowanie im tego, żeby byli naszymi aktywnymi prawie że współpracownikami. Dobra. Jeśli chodzi o procedurę, jak to zrobić? Myślę, że istotne jest to, żeby określić temat, który nas interesuje, albo ewentualnie, który się wyłonił z naszych obserwacji. Jeśli nie, nie zdefiniowaliśmy tematu na początku, ale chcemy zobaczyć, co się w tych mediach dzieje i co w tym internecie jest dyskutowane. Możemy zdefiniować w dalszej kolejności grupę, którą chcemy badać, czyli, tak jak powiedziałam na początku, wersja naszych mediów społecznościowych na przykład, albo również mediów społecznościowych instytucji o podobnym charakterze albo grup zainteresowań na Facebooku w innych mediach społecznościowych albo na jakichś grupach bądź forach pozyskiwanie zaufania poprzez na przykład transparentne zakomunikowanie faktu prowadzenia badań czy jakieś tworzenie analiz sformułowanie pytań badawczych tutaj też w tym momencie nie, nie proponuję jakiegoś konkretnego pytania bo myślę że Akurat netnografia daje dobrą możliwość prowadzenia badań pilotażowych, takich wstępnych obserwacji, które potem są wykorzystywane do tego, żeby zdefiniować bardziej pogłębione pytania badawcze bądź problemy badawcze. Ale mogą to być też pytania dosyć takie proste, na przykład dotyczące tego, jakie potrzeby zgłaszają użytkownicy w kontekście oferty dla. Najmłodszych widzów, prawda? Jeśli takie, takie udało nam się zaobserwować. Może się też okazać, że jest to podejście zbyt niszowe i wymaga przedefiniowania, ale tak jak powiedziałam wcześniej, netnografia na takie potrzeby powiedzmy, czysto informacyjne, jest elastyczna. I mogą Państwo tutaj pewne naginanie granic metodologicznych również uprawiać. No bo. Nikt tego nie będzie weryfikować w taki sposób purystyczny związany z jakąś doskonałością naukową. Tutaj chodzi o to, żeby być w dialogu, korzystać z informacji w sposób etyczny, świadomy i równocześnie budować dalsze relacje z odbiorcami, ale też nie zapominać o kadrach i o naszych potrzebach jako instytucji. I zaprojektowanie ram badań. To, co chciałbym, do czego chciałabym Państwa zachęcić, to to właśnie, żeby po prostu Korzystać z tego, co jest i na przykład e, przez trzy miesiące w określonych porach, jeśli chodzi o dni tygodnia, ale też w określonym czasie, po prostu sprawdzić, co jest na naszych mediach społecznościowych na przykład. Tutaj ważne jest też, żeby. E, Mieć zawsze te same ustawienia, czyli, tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli filtrowanie odbywa się na podstawie najbardziej popularnych komentarzy, to to ustawienie powinno być zachowane każdego dnia i o każdej porze prowadzenia takich obserwacji. I potem, co robimy z tym? Mamy dedykowane foldery, na przykład Facebook, Październik, i tutaj mamy podfoldery dotyczące pierwszego tygodnia października i potem kolejnych dni, i w ten sposób mamy. Do końca roku trzy foldery miesięczne, w każdym z nich mamy dosyć sporo danych, bo to będzie kilkadziesiąt. Już na przykład tutaj ja proponuję zrzuty ekranu, bo to jest najprostsze z zamazanymi nazwiskami, i w grudniu pod koniec roku mogą Państwo stwierdzić, że mają Państwo naprawdę bogaty materiał. Który nie jest związany z jakimś konkretnym problemem, ale mimo wszystko oferuje ciekawe informacje, ciekawy wgląd w to, co się dzieje wśród naszej społeczności widzów. Możemy też prowadzić notatki z obserwacji i zapisywać, czy y, jakieś wydarzenie spotkało się ze szczególnym odbiorem, szczególną reakcją. I co ważne, to to, żeby zwrócić w badaniach etnograficznych uwagę na elementy zarówno werbalne, jak i niewerbalne. I y, to już powiedziałam wcześniej. No, wydaje mi się, że zaczynając, nie muszą Państwo mieć konkretnych wyobrażeń, jak, o jakie badania chodzi, tylko bardziej można, właśnie, bazować na takich strategiach emergentnych, które wyłonią się w którymś momencie, pewne wzory się pojawią i na przykład kontynuować badania już z konkretnymi użytkownikami. I tutaj też, jeśli chodzi o definiowanie użytkowników w internecie, to netnografia pro proponuje. Cztery grupy, cztery określenia dla nowicjuszy, pasjonatów, insiderów i bywalców. I tutaj też proszę zobaczyć, że tworzą Państwo automatycznie cztery segmenty publiczności. Mniej lub bardziej związanych z naszą instytucją i w ten sposób mogą też Państwo budować strategię tworzenia postów, na przykład sprawdzając, jak przedstawiciele danej grupy reagują i czy coś się w tej grupie zmienia, czy może mają jakieś konkretne e, oczekiwania, które spełniamy bądź nie, a które chcielibyśmy spełnić, żeby tę grupę też pozyskać jako widzów. Czyli mamy e, odbiorców, którzy wyrażają opinię, szukają zrozumienia, manifestują cnotę, Czasem też zabijają czas i takie dane też będziemy mieć, które w jakiś sposób będą nieprzydatne. Tworzą swoją hierarchię, są też na przykład użytkownicy, którzy, których wypowiedzi zawsze są komentowane, to też pewnie Państwo zaobserwują, że, zaobserwują, że e, jak ktoś się wypowie jak, z jakiegoś sposobu, powodu szczególny, to zazwyczaj jest bardziej intensywna reakcja. Próbują sobie ułatwić organizację dnia poprzez na przykład. E, sprawdzanie na bieżąco, czy coś się w tym momencie dzieje, czy czegoś nie zapomnieli i jakby też w mediach zaznaczają wydarzenia, które ich interesują, żeby o nich nie zapomnieć i używają języka wizualnego, o którym nie powinniśmy zapomnieć. Czyli możemy tworzyć taką strategię bardzo prosto badawczą, żeby przy wykorzystaniu mediów, mediów w tym sensie um, komputerowych, multimediów czy jakby urządzeń, sprawdzać nastroje, Definiować potrzeby, kreślić własną strategię, być w dialogu i ewentualnie ulepszać tę strategię, i tym samym doprowadzać do rozwoju e, instytucji. I tutaj kilka przykładów. E, ten akurat jest z, z nowe, z, e, na Facebooku Nowego Teatru w Warszawie, gdzie, co jest istotne, to to, że e, po danym wydarzeniu y, widzowie wyrażają swoją opinię, tu, w tym momencie tutaj y, dosyć entuzjastyczną, i tym samym też budują pozytywny wizerunek tej instytucji. Daj, proszę się też zastanowić nad tym, jak często odbiorcy państwa programu y, wyrażają się w sposób taki afirmatywny na temat tego, co akurat zobaczyli. Czy jest tak, że wracają powiedzmy z koncertu do domu i pod wydarzeniem na y, Facebooku. Mówią, że było super, piszą, że byli zachwyceni, że nie mogą się doczekać kolejnego wydarzenia, czy raczej tego nie robią? Jeżeli tego nie robią, co by zrobiło, gdyby ich zachęcić do tego, żeby faktycznie dzielili się swoimi opiniami? Jeśli są to opinie negatywne, to tutaj też to wymaga przejrzystości, i strategii komunikacyjnej, żeby jak najlepiej zareagować. I tu mam też taki przykład z ostatnich dni. Nie wiem, czy Państwo byli świadomi tego, tej dyskusji. Która się wywiązała na profilu Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam była taka sytuacja, myślę, że dosyć w jakiś czas sposób kryzysowa dla samego muzeum, które musiało zareagować, że jako element strategii marketingowej pochwalono się wodą w tetrapakach, która, gdzie były przedstawione jakby reprodukcje wybranych dzieł z kolekcji. No, i widzowie tutaj e, kilkaset komentarzy zamieścili, że tego typu strategia jest nieodpowiedzialna, jeśli chodzi o kwestie e, ekologiczne, e, szanowanie środowiska naturalnego, no bo wiadomo, że produkujemy śmieci, prawda? Um, więc mogą Państwo to zobaczyć na Facebooku, jakby ta dyskusja się tworzyła przez długi, długi czas. Myślę też, że w tym momencie zostali aktywizowani nie tylko odbiorcy. Naszych mediów społecznościowych w takim sensie na co dzień, tylko też zupełnie inni. Też może trochę sensacji w tym było i takiego e, podpatrywania, jak oni sobie z tym poradzą, prawda? Jak będą szukać strategii, jakby e, załagodzenia tej sytuacji, ale też wytłumaczenia, co się stało, co było ich motywacją, co ewentualnie chcieliby zmienić. Więc tutaj jest dosyć dużo tematów zawartych e, i mogą też Państwo, jakby. Obserwować, co się dzieje w, ogólnie w obszarze kultury, co odbiorcy chętnie komentują, co jest dla nich istotne. I tutaj myślę, że na pewno każde muzeum teraz w kraju będzie wiedziało, że no, gadżety produkcyjne, które ewidentnie produkują śmieci, no, nie są mile widziane. Prawda? Czyli możemy sobie bardziej zaszkodzić. Nie musi to być jakby strategia kompleksowych badań etnograficznych, ale jak Próbujemy jakby orientować się w tej mapie internetu na potrzeby szukania informacji. To myślę, że to jest ważne, żeby takie rzeczy zauważać i, i, i mieć świadomość tego, że, że nawet jeżeli odbiorcy muzeów zazwyczaj milczą, nie reagują, to są sytuacje, które mogą ich wielkie oburzenie tak naprawdę też wywołać. I co potem się stanie? Czy oni odejdą, czy może będą mieli jakieś inne konkretne oczekiwania wobec instytucji? I co to oznacza dla nas, oczywiście. I co też wydaje mi się takim tematem chwilowo istotnym i to jest ten przykład, który chciałabym Państwu zaproponować, to zdefiniowanie odbiorców naszych, czy zastanowienie się w ogóle nad tym, czy mamy odbiorców obcojęzycznych, jeśli tak, to jakie są ich potrzeby? I tutaj nie musimy wyłącznie też się koncentrować na naszej organizacji, tylko możemy śledzić, czy tego typu wątek pojawia się na przykład w mediach danej instytucji. Czy próbują też jakieś instytucje budować swoją własną strategię programową, marketingową, w oparciu o to, że, e, że mają program e, adresowany, powiedzmy, dla osób, dla których bliższy byłby język, na przykład, nie wiem, ukraiński teraz, co wiadomo jest też bardzo widoczne, ale też na przykład angielski, albo nawet może bardziej niszowy, e, e, francuski na przykład. Prawda? Czy tutaj jest też potencjał dlatego, żeby dotrzeć do jakiejś nowej grupy albo przywiązać silnie jakąś grupę, bo zauważalny jest taki trend, ale mi się na przykład wydaje, że bardzo dużo było takich e, e, wydarzeń w ostatnich miesiącach adresowanych głównie do dzieci, prawda? gdzie ta grupa została szybko zagospodarowana. Ale pojawia się pytanie, co z całą resztą, jeśli chodzi o grupy wiekowe. Czy mamy też y, ofertę dla osób starszych albo w jakichś, nie wiem, studentów na przykład y, y, władających jakimś konkretnym językiem. Czy oni może sami zgłaszają taką potrzebę? Czy mamy taką wiedzę i czy wiemy, jak ją pozyskać? Tak? I myślę, że netnografia może być dobrym wstępem do tego, żeby właśnie takie informacje zdobyć. Niewielkim w, y, wysiłkiem, no bo tutaj... W, Zdefiniowania właśnie wymaga tylko jak zbiera, to, jak zbieramy dane, jak często i, i w jaki sposób będziemy je interpretować przy wykorzystaniu e, informacji wizualnych i tekstowych. I tutaj jeszcze nie bardzo mamy e, czas na interpretowanie czy na samą analizę materiału. E, myślę, że najważniejsze. Prostszym takim podejściem jest skupienie się na zauważalnych wzorach, ewentualnie na odstępstwach od wzorów. Czyli jeżeli na przykład wszyscy w kontekście tego tej powiedzmy małej afery w Muzeum Narodowym adresują potrzebę tego, żeby nie było w ogóle jakichś gadżetów nieekologicznych w instytucjach kultury, i to jest zauważalny trend numer jeden, ale może są też głosy, które mówią o, o czymś innym, czyli jakby adresują przy tej okazji jakiś trend, który nie jest związany z tym podstawowym tematem, ale też może być dla nas jakim wstępem do tego, żeby szukać reakcji. I w ten sposób mamy informację, do projektowania ma potrzeb i kierunku rozwoju, czyli uwzględniamy interesy zarówno grupy odbiorców, jak i Nasze i działanie, które podejmujemy, też może mieć reakcję, czyli nie jest tak, że etnografia, czy jakby szukanie kontaktu z widzami, jest wyłącznie wstępem do tego, żeby zaproponować jakąś reakcję. Jeżeli uda nam się tych to społeczeństwo w sieci, bądź społeczeństwo w sieci zachęcić do tego, żeby nam towarzyszyło w tej implementacji, wdrożeniu czegoś nowego i równocześnie dyktowało nam, powiedzmy, jakieś swoje opinie, to to już mamy jeszcze więcej informacji, która nam pozwoli taką strategię ulepszyć. I tu posługując się jednym przykładem, bo widzę, że nie został on tu umieszczony, w czasie pandemii było takie działanie też akurat w Nowym Teatrze w Warszawie, że teatr zrezygnował w pełni z drukowanego programu, też z pobudek ekologicznych, i zaprosił internautów w mediach społecznościowych do tego, żeby wyrażali swoje opinie na temat tego, czy są w stanie się zaprzyjaźnić z programem w wersji PDF, czy raczej woleliby jednak mieć coś drukowanego, żeby gdzieś sobie, nie wiem, powiesić na lodówce i mieć zawsze możliwość spojrzenia na to, co się dzieje. I efektem tego było to, że wydrukowano ostatecznie po takim czasie pilotażowym, zmniejszono znacznie liczbę drukowanych programów na papierze i też wystosowana do widzów prośbę, żeby tylko ci, którzy faktycznie muszą z tego korzystać, na przykład osoby starsze, pobierały tę papierową wersję, a reszta, żeby faktycznie jednak próbowała posługiwać się PDF-em, żeby nie produkować zbędnych śmieci. Czyli z jednej strony było to jakby takie testowanie rozwiązania, które nie do końca się powiodło w tym pierwotnym... Kształcie, ale doprowadziło nas do tego, żeby zrobić jeszcze coś nowego, żeby ewentualnie jakąś grupę konkretną aktywizować i też budować publiczność. Dobra. Ja myślę, że tutaj już czas na takie nieangażujące do interakcji opowiadanie się kończy. Nie zdążyłam tutaj czytać, co się dzieje na czacie. Myślę, że może. Teraz właśnie będziemy przychodzili do tego, pani doktor, także spokojnie. Um, nie wiem, czy chce pani jeszcze jakoś zakończyć, teraz, jakąś um, kropkę na i postawić przed pytaniami, czy to już wszystko. Nie, nie, to nie wiem, czy. Je, to nie będę w takim razie czytać pytań, jeżeli. Coś się pojawi, to, to bardzo proszę. Pojawiło. Widzę, że na pewno było tak. o, o, net, o bibliografię, to myślę, że to jest najlepsze było, było. źródło. Możemy iść po kolei. Wiem, że to pytanie pana Artura było już chyba bodajże poruszane przez panią, czyli odpowiedź na te tematyczne bańki i algorytmy, które, które nas zamykają w tym cyberświecie. Więc nie wiem, czy chce pani dokorzoć jeszcze dodać tego pytania, czy możemy przejść dalej? Myślę, że tutaj nie wiem wydaje mi się, że to jakby nie, nie, nie bardzo jest jeszcze coś co do dodania. Natomiast zachęcam Państwa do tego, żeby też zapoznać się z różnymi wyszukiwarkami i są też takie wyszukiwarki, które tę bańkę filtrującą definiują na swój sposób. Na przykład ostatnio odkryłam taką wyszukiwarkę, która działa w czasie Ramadamu i filtruje treści, które mają mieć charakter halal. Czyli, jakby, automatycznie mają taki wydźwięk religijny zgodny, zgodny z, z pewnymi oczekiwaniami. Jest też taka chrześcijańska wyszukiwarka, która też definiuje, co do nas trafia, jakie informacje są dostarczane dla tych osób, które wyszukują czegoś. Są też wyszukiwarki wyłącznie na przykład do memów, do jakichś materiałów takich bardzo zdefiniowanych, ale nie wiem, czy akurat to nie wykracza za bardzo poza potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że. Mimo wszystko, nawet jeżeli Google nas e, irytuje, to warto jednak do niego zaglądać, no bo dane są zazwyczaj najbardziej najbogatsze i e, najbardziej e, e, u, u, różnorodne, powiedziałem tak. Kolejne pytanie pana Szymona, pozwolę sobie przeczytać. czy istnieją jakieś przepisy formalne względem cytowania umieszczania screenów w pracach, publikacjach, korzystając z metod netograficznych? Jest to w jakiś sposób uregulowane prawnie? Tutaj bym się posługiwała, znaczy, jakby prawo autorskie definiuje konieczność podawania źródła, i myślę, że tutaj też trzeba zastosować się do takich ogólnych, dobrych praktyk w działalności naukowej, żeby cytować źródło. Natomiast nie cytowałabym absolutnie nazwisk, imienia i nazwiska autora danej wypowiedzi. Tutaj powołałabym się na przykład na faktycznie. Profil, gdzie się pojawiło, publiczny najlepiej, gdzie się pojawiła dana wypowiedź, do której chcemy sięgnąć. I jeżeli chcemy interpretować już bardziej, analizować daną wypowiedź, to nie musimy zamieszczać oczywiście screenshota i te, te wymagania są mniejsze, jeśli mówimy, że użytkownik tego profilu wspomniał o, nie ma tutaj cytatu, tylko bardziej analiza. Wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o cytat, to unikałabym po prostu podawania imienia i nazwiska i zastosowałabym raczej tylko wskazówkę, adres bibliograficzny strony, z której to zostało zawarte, zaczerpnięte, plus dodałam też datę dzienną. W którym momencie została ta wypowiedź z jednej strony umieszczona w danym medium, z którego skorzystaliśmy, a z drugiej strony, w którym dniu, w którym momencie sami jakby zapisaliśmy sobie tę informację. Natomiast jest tu jeszcze dosyć sporo takich niedopowiedzeń, i generalnie chyba tendencja jest taka, żeby dążyć do tego, żeby jak najbardziej chronić różnego rodzaju wypowiedzi pod kątem autorskim, natomiast jakby te kwestie etyczne tutaj są w pewnym konflikcie i myślę, że one powinny dominować mimo wszystko, żeby chronić też użytkowników. Oczywiście. Jeśli chodzi o wykaz literatury, to no myślę, że ta książka wydana przez PWN jest najlepszym źródłem. Są też na przykład publikacje Dariusza Jemielniaka, który przeprowadził w Polsce pierwszy taki duży projekt etnograficzny dotyczący społeczności Wikipedii, gdzie na przykład zwrócił uwagę na takie pewnego rodzaju wojny edycyjne, na hierarchie, które się tworzą, na zależności w obrębie grupy i też na coś takiego, co mogą Państwo w którymś momencie zaobserwować, być może niekoniecznie na profilach instytucji kultury, jak wtajemniczenie i taki system, Wchodzenia do bardziej, zamk bardziej zamkniętych kręgów, takich bardziej um, wyspecjalizowanych. I myślę, że tutaj Wikipedia jest tego dobrym przykładem, i też dobrym przykładem jest po prostu ta publikacja Dariusza Jemielniaka. Ja też oczywiście jeszcze wspomnę, że po każdym spotkaniu nasi prelegenci, oczywiście w tym pani doktor Małgorzata Ćwikła, stworzy skrypt, w którym też znajdą się informacje, gdzie będą mogli Państwo potem znaleźć chociażby wykaz przydatnych lektur. A Możemy przejść do kolejnego pytania pana Wojtka. E, obserwować możemy w internecie użytkowników czy grupy chociażby przy użyciu obserwacji niejawnej nieuczestniczącej różnie autorzy różnie się zapatrują na taki sposób prowadzenia badań co pani sądzi na ten temat o ile grupy na przykład fanów seriali raczej e, nie powinny mieć nic przeciwko tak na przykład grupy tematyczne dotyczące polityki czy zdrowia już mogą być problematyczne tak to e, przede wszystkim co mi się wydaje takim e, istotnym e, elementem i takim pewnego rodzaju progiem w jeśli chodzi o prowadzenie badań w internecie, to jest to, czy to jest grupa prywatna, czy publiczna. Bo jeżeli e, na przykład e, chcemy korzystać z informacji z grupy publicznej, to nie widzę tutaj większych e, problemów, żeby prowadzić też obserwację niejawną, nieuczestniczącą, jeśli ona jest faktycznie bardzo mocno zanonimizowana i nie jest na przykład czymś, co trwa bardzo długo i ma jakiś taki um, um, cel związany z, z szeroką publikacją na przykład naszych obserwacji. Myślę, że to jakby takie małe ramy badawcze no, nie mogą sprowadzać się do tego, że nie wiem, ministerstwo jakiejś nauki załóżmy, czy ministerstwo zdrowia musi nam udostępniać, dawać pozwolenie na prowadzenie takich badań, bo jeżeli koncentrujemy się na zjawisku, szanujemy też prywatność odbiorców, nawet może nie cytujemy wprost jakiejś wypowiedzi, albo próbujemy je własnymi słowami opisywać, no to oddalamy się jakby od źródła prywatnej, sfery prywatnej, prawda? nawet w internecie, gdzie ktoś imieniem i nazwiskiem, nie, w żaden sposób nie, jakby nie chowając swojej tożsamości w sieci, wypowiadał się na przykład w sposób obraźliwy pod, pod czymś adresem. I tutaj e, na przykład e, na pewno zaobserwowali Państwo takie zjawisko, że, nie wiem, jacyś celebryci, którzy często są, e, obiektem hejtu, często właśnie publikują listy jakby takich imion i nazwisk osób, które obrażały je wprost w sposób bardzo brutalny i tutaj przyznaję, że mam jakieś takie jednak wątpliwości etyczne, zarówno co do jednego, do samej jakby istoty zjawiska, co motywuje ludzi do tego, żeby tak robić, a dwa do tego, żeby publikować to. Myślę, że to jest coś, co wtedy powinno mieć jakąś podstawę prawną, faktycznie. Natomiast nie sądzę, żeby instytucje kultury były zapędzone w aż taką drogę bez wyjścia, żeby sięgać do takich ostatecznych metod. I myślę, że po prostu jakby anonimizacja jak najbardziej kompleksowa tutaj jest takim mechanizmem ochronnym. A jeśli potrzeba jest więcej, no to po prostu trzeba mieć grupę też, trzeba mieć zgodę. Administratora danej grupy, jeśli jest to grupa prywatna, i jeżeli już jakby też na przykład przekraczamy tę barierę i wchodzimy do grupy prywatnej, no to pytanie jest, jak to się dzieje? Czy jakby wyjaśniamy własną motywację, czy coś zmyślamy? Jeśli zmyślamy i podszywamy się, czy tworzymy jakąś tożsamość, no to myślę, że tu można mieć. Duże wątpliwości etyczne. Prawda? Nie wiem, czy znają Państwo takie słynne badania Krzysztofa Koneckiego, jeśli chodzi o metodę ugruntowaną i jego pracę w, w takiej fabryce japońskiej, gdzie on chciał poznać jakby wnętrze działania takiej fabryki i kulturę jej pracowników. I tutaj jakby no mimo, że to jest fundamentalne dzieło, ważne, to nie wiem, czy w dzisiejszej Perspektywy byłoby etycznie jeszcze możliwe w takim kształcie, jak, jak jeszcze jakiś czas temu. więc tu się wiele zmieniło i internet jest coraz bardziej też kontrolowany i regulowany. Tutaj na naszym czacie w pewnym momencie pojawiła się odpowiedź też pana Artura, który powiedział, że teraz chociażby na przykład na Facebooku pojawia się możliwość anonimizowania swoich wpisów. Na grupach publicznych czy też prywatnych można włączyć taki tryb. Rzeczywiście, sam też to widziałem, także jak widać się to zmienia powoli i pojawia się taka potrzeba anonimizacji. No, ale mam jeszcze jedno pytanie, pani Marty, czy zna Pani jakieś metody, jak kopiować, ale nie ręcznie posty i komentarze wpisy z Facebooka grup stron, by później wrzucić je do programu MaxKuda? A tu nie wiem, czy nie, nie zawiodę pani Marty. Ja stosuję w sposób tradycyjny i korzystam z, z formularzy Excel. Też z tego powodu, żeby po prostu mieć te dane na dłuższy czas i nie ograniczać się ewentualnie do jakiegoś programu. Ja akurat z Max Kudy nie korzystam, tylko bardziej z Envivo. A, I jakby te narzędzia, które sam. Tam dostępne to mnie mimo wszystko nie do końca przemawiają, więc wolę mieć wszystko już na etapie kodowania, na przykład, czy kopiowania materiału y, jednak w, w Excelu i ewentualnie tworzyć sobie jakieś takie arkusze związane z danym tematem, ale no jednak jest to kopiowanie ręczne i ja się tego trzymam, żeby mieć te dane do wykorzystania y, być może na wiele sposobów potencjalnie. Też nie pojawiły się już w trakcie odpowiedzi pani doktor żadne nowe pytania. Także, jeżeli ktoś jeszcze ma jakiś, jakiś pomysł, na jakieś pytanie, to może je zadać. Ja bym przy okazji chciał oczywiście podziękować pani doktor za dzisiejsze wystąpienie. Chciałbym podziękować za właściwie kontynuację tego tematu, tej cyfrowej rzeczywistości, która pojawiła się już na samym początku naszego cyklu, chociażby w trakcie webinarium z panią profesor Sobocińską, która mówiła o technokulturze. Ja tylko dodam oczywiście, że będziemy jeszcze ten wątek cyfrowej rzeczywistości poruszać, chociażby na wykładzie, na webinarium doktor Pluszyńskiej, która opowiada o monitorowaniu frekwencji online, czy też chociażby właśnie doktor Powierskiej, która będzie opowiadała nam o badaniach skuteczności komunikacji marketingowej właśnie w oparciu o netnografię, która się dzisiaj pojawiła. Również dziękujemy za, za Państwa obecność. I to chyba tyle. Widzę, że nie pojawiły się żadne nowe pytania, także nie przedłużając. E, jeszcze raz dziękuję, e, pani doktor Małgorzacie, Ćwikle, za, za dzisiejsze wystąpienie, niezwykle interesujące. E, I na pewno jeszcze internet kryje przed nami wiele różnych sekretów, w jaki sposób docierać do tych użytkowników, jak te bańki przebijać tak, żebyśmy byli w stanie jak najlepiej promować działania swoich instytucji kultury, bo na tym nam najbardziej zależy. Dziękuję Bognie, która zainaugurowała dzisiejsze spotkanie i dziękuję raz jeszcze Państwu za to, że dzisiaj Państwo byli z nami ponownie i oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie. Nasi wolontariusze udostępnili linki, które Państwu umożliwiają taką rejestrację i zachęcam też do kontaktu, czy też przesyłania zapytania o certyfikat. Także dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i zachęcam do tego, żeby sobie takie dane regularnie po prostu zbierać i zobaczyć po jakimś czasie, co udało się Państwu ewentualnie zaobserwować i co z tym można zrobić dalej. Także dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Nie. Do zobaczenia. Do widzenia.